body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, she messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z tej wspaniałej gry, jaką jest Frostpunk. Moi drodzy, zacząłem grać i już widzę, że zrobiłem kilka błędów i nie wiem, czy nie będę zmuszony porażką zaraz do rozpoczęcia nowej rozgrywki. Mianowicie ten węzeł chłonny jest węzeł grzewczy. Boże, chłonny i jest postawiony za daleko. Nie ogrzewał tego miejsca. To jest po prostu porażka, bo to jeszcze jakoś tam się ogrzewają. Natomiast ten niestety... niestety się nie ogrzewa i... Coś tutaj skopałem, słuchajcie. Jest to jeszcze niezbyt dobrze zrobione. Stal mi bardzo wolno przybywa. Nie wiem, czy tutaj to wszystko nie zamrozi się. Ten budynek się ociepla chociaż? No tak, ten się ociepla, a to było postawione za daleko. I przez to budynek się nie ocieplał, co spowodowało po prostu dramat i tragedię. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek będzie mi brakować ludzi, ale jednak tak jest. Ludzie wrócili do miasta, jakieś fajne rzeczy przyszły, ale ja ciągle mi brakuje bardzo, bardzo, ale to bardzo wielu rzeczy. Nie wiem, czy uda nam się to wszystko przetrwać. Jestem zszokowany. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak trudne. To czekajcie, tutaj. Postawmy tak. Może to trochę marnowanie miejsca, ale nie mam wyjścia. Fabrykę trzeba postawić. Tutaj może wejść fabryka. Trochę marnowanie miejsca. Tutaj. Zastanówmy się, bo fabryka nie musi być chyba ogrzewana taka do końca. Więc może nie marnować tego miejsca. Jak tu postawimy, tutaj nic nie wejdzie. Chyba postawmy tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzeba budować. Budę fabrykę i autoboty trzeba. Ja muszę tych autobotów po prostu... Nie mam w ogóle węgla, nie? I jestem przerażony. Tutaj mi się zaraz zbuduje fabryka węgla. Generalnie jest zadziwiająco ciężko. Myślę, że będzie trochę łatwiej. Nie wiem, z czego to wynika, słuchajcie. Autoboty, tak? Autoboty. Ja mogę chyba wstawić pracę cały czas. Czy mi się wydaje? Wydajność wyciąga 60%. Dlaczego? Cieplarnia. Dobra, zmienimy prawo. Jakoś. Jeszcze nie wiem jak, bo tu nawet nie ma prawa o dzieci. Czyli to są dzieci nieprzewidziane. Po prostu naukowcy nie mają dzieci. Po prostu genialnie. Prawo do pojedynków pub. Zróbmy pub. Już nie mam tam kogo tam pracować. Poczekajcie, to będzie zły pomysł. Trociny, uroczystości pogrzebowe. Zróbmy to, dobra. Oczekuję. Dawaj do kopalni. To się jeszcze nie zbudowało, ale się buduje, więc jest to pozytyw. Może... No tak, bo Alka właśnie mi zamarza i chyba zamarznie i będzie po prostu koniec gry. Pokażcie mi jeszcze raz miasto. Bezczynny. To genialnie. Dlaczego mam bezczynnego autobota? Czemu ty nic nie robisz? Czemu mój autobot się grzeje? Zamiast pracować. Może nie pracuje, bo jest za wcześnie, ale to nie wyjaśnia sytuacji. Muszę zbudować autoboty.
Trzeba zrobić to w ten sposób, żeby nasze autoboty pracowały tam, gdzie jest, żeby pracowały, znaczy, no dobra, mogę to zrobić, tak? Z tego co pamiętam, mogę taką rzecz zrobić. Funkcjonuje, bo tu pracuje autobot, tak? Ale w cieplarni to nie ma sensu może za bardzo. Ale w jakiejś. Aha, nie mam też kopalni. Trzeba to potem potestować, bo mamy zmianę awaryjną i w teorii autoboty powinny móc pracować tam, gdzie się pracuje 2-4 na dobę, tak? A on jest bezczynny. Why? Czemu ty nie chcesz pracować, autobocie? Coś się patrzy, mnie ten autobot się zbugował. Bo on tutaj jest, wydajność wyjściowa, bla bla bla, rozbierz, ale nigdzie go nie mogę przydzielić. Autonom pracuje w cieplarni 1. I tyle. Ciekawe, z czego to wynika. Coś mi się gra wzięła i zbugowała. Zróbmy inaczej. Cieplarnię odłączmy. Niech tam nie robi autobot. Tutaj wrzućmy ludzi. Autonomiczne miasto, pięknie. Czyli muszę budować, muszę mieć 5 autobotów. Jak się robią w takim razie? Nie ma wyjścia. Tutaj odnalazłem chyba już kopalnie, słuchajcie, węglowe. Tak, huta, tak. Przemysł, fabryka. Zróbmy grzejniki. Chociaż nie, muszę z węglem pokombinować, słuchajcie. I muszę postawić fabryki w takim razie. Nie mam wyjścia. Kopalnia węgla, pyk. Obok postawmy jeszcze młot węglowy. Aha, bo to jest w ten sposób, tak? Dobra, postawmy. Aha, drewna nie mam. No to przeuroczo. Przeuroczo, że nie mam drewna. Muszę postawić w związku z tym tak. Dobra, a jak to wyłączę jedno? Trochę mi drewna wróciło. Czy mi będzie teraz stać na tak, żeby go postawić? Zasoby. To tutaj nie ma, czy jestem ślepy? Czy tak muszę dopiero wynaleźć? To jest genialne. Nie mam wolnego tartaku? No to ładnie. No to ładnie. W ogóle źle poprowadziłem badania, słuchajcie.
To zaczęło hulać, bo automata mogę ruszyć. Mam 6 ludzi bez pracy. Jej. Są tu jakieś stosy drewna do użycia. Jeszcze sprawdźmy. Nie ma. Stal, kuchnia, medycyna. Bo myślę, że możemy spokojnie. Tu ich wysłać w takim razie. Mamy wolnych ludzi, niech nam robią to. Póki co na razie tak zróbmy. Dajmy tutaj autobota, żeby nam kopał. A kilku ludzi damy, żeby zaraz zbierali. Żal, że nie mam, ale też jest to o tyle dobrze, że mam mało ludzi, więc. Więc spoko. Autoboty zbierają. Hutniczym, drzewnym. W przetwórni surowej żywności, czyli w kuchni. Dobra, najpierw zróbmy tak. Czyli, że w kuchni mam to zrobić. Szanuję. Węgiel się będzie kończył zaraz. Aha, tu nie ma drogi. No to genialnie postawiłem, muszę powiedzieć. Genialnie to, żem zrobił. Myślę, że tą lecznicę drugą. Szkoda ją rozbierać. Ale z drugiej strony, no, będzie trochę drewna. Zróbmy tak, rozbierzmy ją. Zapniemy od drewna, nawet tartaka nie wynalazłem, po prostu żenła. Teraz uzależniono od tego, że moje brygady coś znajdą. Okej. Przyspieszmy czas, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dopóki nie wybuduję tartaku, to wiecie. Kiła mogiła. Jak tam z węglem? Dobra, no trochę mamy trochę więcej wydobycia niż zapotrzebowanie. Jest to jakiś plus. Dobra, 10 na 15. Węgiel będzie teraz szedł, świetnie. Oczekuję. Obyś miał węgiel. Oszczy, a ja bym chciał drewno, żebyś miał. Co teraz? Zaspa śnieżna, musisz tam iść, no. Przetwórni surowy, no ale jest wykorzystany. Hello. Czemu to się nie włącza? Proszę mi tu pracować, ale i tak coś tak czuję, że trzeba będzie to wszystko zmienić. Czy temperatura spada? Oho, patrz, już nie działa.
To wszystko nie działa. Mogę to oczywiście robić w ten sposób, ale to nie jest dobre wyjście. Przeciążanie generatora już gdy w 10 dniu czy którymś to nie jest dobra idea. Jak zbudują mi to, muszę wynaleźć. Tak. Zwiększenie mocy spowoduje, że nie będą się tego przeciążać, ale oczywiście zwiększenie mocy spowoduje też zwiększenie zużycia. A teraz mam nauczkę, nie ma co było budować domów na zapas. Mam wolne 15 łóżek, bez sensu. Nie trzeba było też robić tej leśnicy, bo na tej mapie, w tym miejscu nie ma ludzi. Ja byłem przygotowany, że będzie tak samo jak w Nowej Nadziei, tak? W tym pierwszym scenariuszu, że co chwilę, co misja, co wyprawa będą miały jakieś dzieciaki albo ktoś przybywały i w ogóle do tego podszedłem. Dajcie tak. Nie wiem, czy mi starczy, żeby to wybudować. Czy najwyżej jakiś dom. No teraz mogę jakiś dom, słuchajcie, zburzyć. Nie wiem, oby starczyło. Oby starczyło na to drewno. Bo nie postawię huty, nie postawię niczego w tej chwili. Moc się powinna zwiększyć, prawda? Super, więc. Przeciążenie wyłączymy. A na drugim poziomie pary też jest ok. Też jest w miarę ciepło i te rzeczy się nie psują. Nasze sadzonki, bo ta cała misja polega na tym, że my ratujemy sadzonki. Słuchajcie. Poszukujemy sadzonek, bo sadzonki nam dają możliwość odbudowania świata. Musimy mieć nasiona, żeby. Kiedyś, jak ta wielka zmarzlina, jak ta wielka zima odejdzie, żebyśmy mogli zbudować nowy świat po prostu. Jak stoimy z węglem? Trochę za mało stoimy, ale to się da zrobić. Postawimy jeszcze jeden. Będą auto, bo autonomy będziemy to ulepszać. Na razie nie możemy. Tutaj nikt nic nie robi. A, bo 100 drewna, jasne, szanuję to. Skąd ci wezmę 100 drewna? Ogromny sukces. Pięknie, dziękuję. Czyli już nie 100, a 95. No, jesteśmy genialni po prostu. Na razie możemy wyrzucić. Dawajcie węgiel. I tak nie mamy środków na budowę autonomów. Teraz na zero wychodzimy. Szkoda, że nie mamy takiej ilości autonomów, tutaj będzie pokazanych, które mamy. Gdzie ja cię mogę wrzucić, stary? O. Tak może być ciekawiej. Będziemy więcej stali wydobywać. No tu jest tak, gdy się pokończyły. Pytanie, czy po zniszczeniu tego budynku nam starczy?
Muszę zrobić tartak. Uff, 10 drewna. Dobra, tak. I dajcie mi drogę. Nawet starczy z życiem to budować, proszę. Bo ja nie mam drewna. Zaś temperatura się ociepli, potem. O, sterta stali, świetnie. Po prostu genialnie. Tutaj czy mam wolne autobony, autoboty. Rozumiemy też warsztat zbieraczy zaraz, tylko nie mamy za co. To komplikuje sytuację. Czy ja mogę coś wynaleźć, słuchajcie. Dobra, bierzmy to. Będą nam lepiej działał tartaki, trochę nam przyspieszy produkcję drzewa. Zostało na 12 godzin węgla, naprawdę? Jak to się stało, że to nie działa? Aha, wszystko wiem. Mam za mało kopalni, więc musimy to zbudować. Bo się skończyła. Sterta z drewnem. Dobra, teraz będzie przybywać, no, więc postawimy zaraz jeszcze jeden młot. Postawimy jeszcze jedną kopalnię. Co jest bardziej wydajne, słuchajcie? Zobaczmy, czy bardziej nam się opłaca postawić młot, czy kopalnię. To można dosyć łatwo sprawdzić, wchodząc w ustawienia. I tak. Kopalnia daje tyle, a sterta, która powstaje, to tyle. No to kopalnia jest bardziej warta, więc wiadomo. Postawimy jeszcze jedną kopalnię. 25 drewna, rdzeń parowy, dobra. Mamy jeszcze rdzeń parowy, to jest sukces. Ociepliło się, prawda? Jak się ociepliło, to mi się wydaje, że ja mogę. O, mogę temperaturę obniżyć. To tylko na chwilę się ociepliło, ale dlaczego mam marnować tyle węgla? Mogę to sobie zmienić, słuchajcie. Jak jest ciepło, to nie musimy tyle węgla buzować. Ludzie przeżyją. A przygotujemy się, rzeczywiście będziemy robili składy węgla i tak dalej, żeby to wszystko lepiej nam działało. Ile kosztuje kopalnia węgla? Jeszcze mogę postawić, pięknie. Dobra. Powoli to idzie, ale idzie. No wiadomo, że bez zastrzyku
rdzeni parowych i stali, które możemy zdobyć tak z tych wypraw, to nic nie zrobimy. Mamy też czterech ludzi, którzy potrzebują protez, a jeszcze ich nie wynalazłem. Więc robota jest, słuchajcie. Ale jakoś z tego wychodzimy, tak? Dzięki temu, że obniżyłem teraz zużycie, robi się, słuchajcie, lepiej. Ci idą. Myślę o jeszcze jednej jednostce takiej do wychodzenia. Ale kurczę, w tej chwili nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, tak mi się wydaje. Chociaż to by się przydało, bo patrzcie, ile jest punktów do odkrycia. W każdym jest sporo rzeczy. Południowa przełęcz, dolina, to wszystko trzeba by odkryć, a jedną kompanią zwiadowczą tego nie zrobię. I teraz powinien, patrzcie, teraz powinien węgiel iść. Węgiel powinien teraz iść jak szalony. Dokładnie. Dokładnie tak się też dzieje. Stanów potrzebuje hutę wynaleźć. Tak, wynajdujmy ją. Na jakieś prawo? Damy opieki, co on dawał, nie pamiętam. Nie, to nie jest potrzebne. Radykalna terapia. Nie. Zmienione sole, segregacja pacjentów, protetyka. Aha. To muszę zrobić, żeby była protetyka, żebym mógł tych ludzi czterech wyrzucić. Co tam nowego się stało w zdrowiu? Dam opieki, okej. Okay. 25 i 5. Ja powinno się dać postawić, dobra. Tu nie jest tak miejsce ważne, więc możemy sobie to tu postawić tak naprawdę. Nie jest to do końca ważne, w którym miejscu to postawię. Tutaj widać ludzi, na brak ludzi cierpię, więc nie potrzebuję tylu domów opieki i innych tego typu rzeczy. Jak wynajdę tą hutę, tu postawię, będzie lepiej. Mam nadzieję, że wy mi jakieś rdzenie parowe znajdziecie. A się to mnie dziwi, no bo wykorzystałem tego autonoma do produkcji żywności. Bo to jest coś jeszcze innego. Produkcji w przetwórstwie żywności, czyli w kuchni, tak? Powinno działać. Nie kumam. Nie kumam. W kuchni autonom działał, tutaj też działał. Powinno być wszystko ok. Czekajcie, zróbmy tak. O, teraz weszło, potem nie chciało wejść. Dobra. Aha, to musi być cały czas. No dobra. W związku z tym zróbmy tak. Niech na razie on tu pracuje, żebyśmy tą misję skończyli. Tak, dobra.
Może w takim razie dajmy tych ludzi też do węgla. Tak na dwa budynki pracujemy, więc spoko. Czy coś możemy postawić? No hutę. Możemy postawić hutę, ale tak nie do końca możemy ją postawić. Bo musimy najpierw wynaleźć protezy. Młot węglowy, tak. Nie, nic z tego nie zrobimy. Potem protetyka. Ile to kosztuje? Tańsze protezy. Muszę chyba protetykę teraz wynaleźć, tak? Jak to zrobię? Czy to jest w konstytucji? Tak, w konstytucji była protetyka. Dokładnie. Trzeba to będzie zrobić i zbudować protezy, żeby tych moich chorych ludzi leczyć. Zaspa śnieżna, co tam masz? Nic? Noż bez jaj. Dawajcie do Mglistej Doliny, bo jest trochę bliżej, trochę po drodze, żeby wracać. Trzeba to wykorzystać. Zastanawiam się teraz, co teraz zrobić z tymi ludźmi. Bo może zrobić jeszcze jedną tą jednostkę. Wiecie co, zrobimy tak. Pięciu, dobra. Śmigajcie. I idźcie tutaj. Bo tak, z węglem się utrzymujemy. Zobaczcie, węgiel jest ok. Więc nie trzeba tutaj nic kombinować. Tak, nam robi bardzo dużo drewna. Świetnie. W kuchni jest ile jest. No, wychodzimy jakoś tam na plus, tak? 40 surowej żywności na plus dziennie. Ludzie nie głodują. Jest ok. Jest ok. Kto pracuje? Aha, w kuchni. Może tylko zrobimy, może jeszcze tak, żeby więcej tego jedzenia nam robili. Teraz to powinno troszkę lepiej wyglądać, żarciem. O, dokładnie. Jest lepiej. Nawet możemy trochę zmniejszyć, żeby się nie magazynowało. Pokażcie. No. Delikatny plus w żarciu. Jest w porządeczku. Po prostu w kuchni za mało ludzi pracowało. To może powiększmy w takim razie też badania na maksa. Produkcji niczego nie produkuje, więc trudno. Zrobimy potem protezę kolesiowi, temu jednemu, który jej potrzebuje. A ja potrzebuję te huty wynaleźć. I wiecie co? I na tym kończymy. Zobaczymy, co nam życie przyniesie. Kiedy burza nadejdzie, bo tu mamy znowu obniżenie o poziom. Tu mamy obniżenie o poziom, gdzie większe życie o dwa poziomy. Tu wejście o dwa poziomy do przodu. No ten węgiel będzie nam szalał strasznie. Trzeba na to się przygotować. A ja wam, kochani, bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i łapcie piąteczkę. Hej!